Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Bartosz Marczuk, na co dzień pracuję w Rzeczpospolitej i mam przyjemność prowadzić kolejny odcinek programu Ekonomia Raport. Spójrzmy, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Wyższa emerytura za mieszkanie? Tak, to możliwe. Jest już odpowiednia ustawa. Ulga dla dzieci w PIT jest już faktem. Czy pomoże rodzinom? Trwa gruntowna reforma urzędów pracy. Czy będzie łatwiej o etat? Szanowni Państwo, już tylko na publikację czeka ustawa o tak zwanym odwróconym kredycie hipotecznym, czyli innymi słowy rozwiązaniu, które może ludziom starszym, posiadającym nieruchomość, pozwolić na podniesienie swojej emerytury. Czy przyjmie się w Polsce i na czym to rozwiązanie polega? Porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem. Jest nim pan Andrzej Kurnicki z Katedry Finansów i Bankowości Uczelni Łazarskiego. Witam serdecznie. Witam również. Panie Andrzeju, może w dwóch słowach wyjaśnijmy, o co w tej odwróconej hipotece chodzi. No właśnie, dlatego to jest dosyć istotna koncepcja z rynku finansowego. Tu chodzi o sprawę między innymi sekurytyzacji. Generalnie polega na tym, jeżeli ktoś ma jakąś nieruchomość i ta nieruchomość jest jakoś wyceniona rynkowo, to może podpisać umowę z bankiem, ewentualnie z jakimś funduszem, czy hedgingowym, czy z funduszem z rynku nieruchomości. I, że tak powiem, taką jakby umowę skonstruowaną, w którym będzie czerpał pewne pożytki, czy to w skali miesięcznej, czy to w skali, powiedzmy sobie, jednej wypłaty, na zasadzie traktując tą nieruchomość jako pewność zastaw do generowania zysku. Stąd czyli ta umowa, że... jakby odwrócona hipoteka, tak. Czyli nie ja płacę za nieruchomość, gdzie zaciągnąłem pożyczkę, ale bank świadczy mi pewien dochód czy usługę finansową z tytułu tego, że zgodziłem się... Czyli rozumiem, że ktoś ma mieszkanie na przykład za 300 tysięcy złotych na przykład podpisuje na 20 lat, że będzie mu bank wypłacał ileś tam pieniędzy miesięcznie. No oczywiście bank tutaj wyliczy prawdopodobnie wielkość tych wypłat nie przekroczy 50% wartości. No bo bierze na siebie ryzyko i musi czekać, na ten. I to jest jedna rzecz, czyli że to jest taka wypłata programowana, będzie ona sobie trwała 20 lat. No to jest forma sekurytyzacji majątku, tak. Tylko że odwrotnej hipoteki. Drugie rozwiązanie, z tego co kojarzę, polega na tym, że jest to dożywotnia renta. No tak może być. Tutaj też instytucja bankowa, ale ja podejrzewam, że pojawią się na rynku przede wszystkim fundusze inwestycyjne. W tym być może część funduszy inwestycyjnych związanych z OFE będzie w tego rodzaju produkt wchodziła, dlatego że on jest dosyć interesujący, bo on wprawdzie odkłada przychody pewne, ale w funduszach długoterminowych ta konsumpcja potem z tytułu długoterminowych. Tak, z punktu widzenia, bo to jest forma sekurytyzacji takiej długoterminowej, a zatem ten majątek wcześniej czy później po sprzedaży tej nieruchomości plus do tego odsetki, godziwe odsetki, prawdopodobnie większe niż mogą te stopy referencyjne, czyli będzie to wzrost w granicach 10-12, a może nawet wyższy, będzie atrakcyjną lokatą długoterminowych dla instytucji bankowych, ale również dla instytucji pośrednictwa finansowego. Powiedzmy to, co jest przełomem, to jest to, że to wchodzi w ramach ustawy, czyli że będą to oferować banki, które podlegają pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. W związku z tym ludzie, którzy się będą na to zdecydować, już w grudniu mogą się zacząć banki właściwie oferować te produkty na podstawie ustawy. Tak. Ludzie, którzy będą banki, które będą to oferować, a ludzie, którzy będą decydować, mają trochę większe poczucie bezpieczeństwa, czy powinni mieć większe poczucie, niż dotychczasowe produkty, które były oferowane na rynku. No to prawda. Na pewno jest jakieś ryzyko, ale jeśli chodzi o rynek nieruchomości, na ogół przyjmuje się, choć pamiętajmy, że kryzys w Stanach Zjednoczonych tego rodzaju założenia zweryfikował, że nieruchomości jest to na ogół dosyć dobre inicjatywy. Ale nie, tu nie chodziło mi o to, czy to jest bezpieczna inwestycja, tylko o to, czy człowiek, który podpisuje taką umowę, niekoniecznie do tej pory był wystarczająco chroniony przed nadużyciami, tak? No to może tu się tak zdarzyć, dlatego że pamiętajmy, że banki będą widziały swój interes i przy sprzedaży tej nieruchomości
nieruchomości nie będą kierowały się wartością godziwą tak zwaną, czy wartością rynkową. Będą chciały sprzedać daną nieruchomość jak najszybciej, żeby upłynnić, uwolnić gotówkę i na tym zarobić. I mam wrażenie, że te propozycje, które były, potencjalnych szczególnie spadkobierców, nie będą do końca chroniły, a zatem interes jest jednostronny, czyli strony bankowej, funduszy, natomiast nie jest przewidziane, że spadkobierca, jeżeli będzie chciał, będzie mógł takie mieszkanie, no spłacając oczywiście to, co do tej pory bank wypłacił temu. Plus odsetki. Plus pamiętajmy, odsetki, a odsetki, tak, a odsetki zobaczymy, na ile one będą regulowane, dlatego że tutaj ustawodawca może kierować się przede wszystkim, że tak powiem, warunkami rynkowymi, a zatem ustawodawca prawdopodobnie nie narzuci jakiegoś maksimum, jeśli chodzi o ilość odsetek, dlatego że to będzie, powiedzmy sobie, związane z jakąś ryzyką w danym terenie, w danej nieruchomości, czy ewentualnie możliwością jej sprzedaży, upieniężnienia. Spieniężnienia, czyli nazywamy to sekurytyzowaniem, sprzedażą to na wolnym rynku po jakiejś cenie. Panie takiej, który króciutko, kończąc ten temat. Tak. W Wielkiej Brytanii mniej więcej 10-20 lat trwało, kiedy się to rozwiązanie przyjęło. Jak pan uważa, w Polsce ono będzie coraz popularniejsze, no biorąc pod uwagę coraz niższe pewnie czekające nas emerytury? Ale zdecydowanie. System w Polsce emerytalny zbankrutował. On funkcjonuje, OFE też funkcjonują w jakimś, ale generalnie jest bankrutem. Czyli ktokolwiek przejdzie na... Muszę zaprosić, żebyśmy o tym porozmawiali. Jedyny rząd, i rząd doskonale sobie o tym wie, i minister finansów, inni wiedzą doskonale, że jedynie możliwość wprowadzenia tej odwróconej hipoteki uratuje budżet państwa od bankructwa. A od bankructwa za 10-15 lat, dlatego że system emerytalny w Polsce zbankrutował i te 150 miliardów, które rząd ukradł emerytów, ja sam miałem taki fundusz. Otwartych funduszy emerytalnych, rząd po prostu te pieniądze zamarł. Dzisiaj nie ma pokrycia, jeśli przyjrzymy na okres 10-letni, że fundusze emerytalne będzie cokolwiek wypłacało. Przejdźmy do drugiego tematu. Dzisiaj prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która wprowadza wyższe ulgi w PIT dla dzieci. Spójrzmy, jak prezydent argumentował to, że ta ustawa jest potrzebna. Ta ustawa jest cząstką działania na rzecz rozwiązania strategicznego problemu Polski, problemu związanego z trwającym kryzysem demograficznym. Jestem przekonany, że właśnie tak trzeba funkcjonować w każdej trudnej sytuacji, nie poddawać się, trudne sytuacje opanowywać trzeba, rozwiązywać, ale jednocześnie pokazywać, że sprawy strategicznie ważne dla państwa, dla narodu są rozwiązywane pomimo różnych trudności, które pojawiają się w innych obszarach. Za takie myślenie, za takie działanie serdecznie wszystkim dziękuję. Przypomnijmy trzy najważniejsze rzeczy w tej ustawie. Pierwsza to jest taka, że rośnie ulga na trzecie i czwarte dziecko o 20%. Drugie, i to fundamentalne, że te osoby, które nie mogły do tej pory odliczać tej ulgi, będą mogły to robić ze względu na to, że zyskają prawo do odliczania tego nie tylko i wyłącznie od podatku, ale również od wcześniej opłaconych składek do ZUS i NFZ. I trzecie wreszcie najważniejsza informacja, że to rozliczenie będzie już obowiązywać za ten rok, czyli już w lutym czy w marcu, kiedy złożymy PIT, będziemy mogli z tego odliczenia skorzystać. Krótko, czy można powiedzieć, że tego rodzaju rozwiązanie będzie poprawiać naszą sytuację demograficzną? No, myślę, że tak. Z punktu widzenia finansowego, jeżeli analizujemy to jako ekonomiści, to trzeba powiedzieć, że ludzie mają tendencję do tego, aby pewien dochód z różnych źródeł, który uzyskany, a inwestują niejako w swoje dzieci. Bo tak to wygląda. I w Stanach Zjednoczonych takie badania były przeprowadzone w latach 60. i 70. w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, tam gdziekolwiek jest możliwość, że tak powiem, wspierania wielodzietnych rodzin, które są potencjałem, to jest ogromny potencjał gospodarki narodowej i trzeba się w tym kierunku inwestować, jeśli chodzi o ulgi podatkowe i inne możliwości takie, które daje budżet państwa, żeby te rodziny wspierać. A poza tym... Trzeba też przyznać, że sama filozofia już tego, żeby nie zabierać ludziom ich pieniędzy i później nie dzielić po uważaniu, tylko żeby oni sami po prostu
zawiadywali tymi zarobionymi przez siebie pieniędzmi, jest chyba godna poparcia ten kierunek. Myśmy kiedyś w ramach studiów magisterskich prowadzili takie badania ze studentami. Otóż studenci robili projekty. Z tych projektów wyszło, że największą inwestycją opłacalną jest inwestycja w rodzinę i w dzieci, w przyszłość, w pokolenie. No zwłaszcza przy tym zbankrutowanym systemie. To jest chyba jedyny ratunek. To nie ma żadnych wątpliwości. To jest system bankrut. I tutaj, jeżeli ulgę, pamiętajmy również, że on ma efekt nie tylko społeczny, on ma nie tylko efekt ekonomiczny, ale równocześnie daje szansę, że w tych rodzinach wielodzietnych w wielu wypadkach wyrosną nowi geniusze, którzy założą firmę. Miejmy nadzieję, że nie będą musieli emigrować do Wielkiej Brytanii i do Niemiec, tak jak się w tej chwili dzieje. My tworzyliśmy pokolenie, stworzyliśmy, jeśli chodzi o rząd. Nie ja akurat jako wykładowca akademicki, ale rząd stworzył takie warunki, że dzisiaj my pokolenie studentów, młodych ludzi wysyłamy na Zachód, żeby tam pracowali, tworzyli produkt narodowy. A w tej chwili dopiero szkoda, że taka późna inicjatywa prezydenta traktuje to być może jako dobrym kierunku. Jest to inicjatywa rządowa, aczkolwiek... Rządowa, ale prezydent temu trochę, że tak powiem, przyświeca i on tam trochę działa w tym kierunku. Tak. Aczkolwiek kulisy trochę zdradzę, bo jako członek zespołu ekspertów Związku Dużych Rodzin 3+, też pamiętajmy, że tak naprawdę Związek Dużych Rodzin 3+, zaproponował to rozwiązanie w marcu tego roku, więc rząd tak naprawdę... Ta inicjatywa, że tak powiem, pozarządowa jednak pozarządowa była. Tak, z parasolem prezydenta. Nie sądzę, żeby minister finansów to aprobował, dlatego, że będzie to być może trochę minister finansów. Minister finansów ma też 5 dzieci, więc chyba trochę rozumie. Może, że rozumie, ale czasami to się inaczej patrzy w zależności, gdzie się siedzi. Natomiast jest pod wpływem presji. Ja nie sądzę, że gdybyśmy budżet w Polsce uporządkowali, tak naprawdę dali większe prorodzinne i proinwestycyjne ulgi i rodzinom, i drobnionemu przedsiębiorcu, ale równocześnie zapobiegali różnego rodzaju odpływom poprzez ustawy podatkowe czy antypodatkowe, które prowadzą do wyprowadzania pieniądza z zewnątrz, kapitału w drodze różnych, to są różnego rodzaju możliwości, to tutaj wiele rzeczy można byłoby zaoszczędzić. Większy pieniądz, jeszcze na koniec powiem, w rodzinnych portfelach, to większe również wydatki konsumpcyjne, a zatem spodziewamy się, że przy tego rodzaju rozsądnej, mądrej polityce wydatki konsumpcyjne wzrosną, a zatem PKB mógłby nieco podskoczyć. To, co ważne przy okazji tych ulg, to jest to, będziemy rozmawiać za chwilę o rynku pracy, że ci ludzie, którzy mogą wychodzić po prostu przez te ulgi, ludzie z szarej strefy, bo będzie się opłacać, płacić ZUS i NFZ oficjalnie, żeby później go odliczyć. Naturalnie, w dobrym kierunku, szkoda, że tak późno dopiero, ale rozumiem, że za rok będzie jakieś wybory, być może ze strony inicjatywy, choć jeżeli to była pozarządowa inicjatywa, to rzeczywiście pogratulować temu, bo w tym kierunku to powinno zmierzać. Musimy inwestować w swoje pokolenie i to jest dobry cel. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Naszym gościem był Andrzej Kurnicki, Uczelnia Ozerskiego. Szanowni państwo, już w tym rozliczeniu za ten rok będziecie państwo mogli odliczyć te ulgi na dzieci. Teraz sprawdźmy, co dzieje się na rynkach, a po przerwie zapraszam do rozmowy o reformach urzędów pracy.